Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem w przedziale, jadę do Poznania. Chciałam się tylko z Wami przywitać. I tak, dobrze widzicie. Dzisiaj specjalny vlog dla wszystkich Swifties i nie tylko. Uwielbiam twórczość Taylor Swift, więc dlatego taka decyzja. Szczegóły opowiem Wam, jak już dojadę i będę w mieszkaniu, bo tutaj jest dosyć głośno. Ale pierwszą książką, którą mam, to jest Fox Love, mój patronat, cudowny i wspaniały. A czytam ją, bo kojarzy mi się z piosenką My Tears Ricochet i uważam, że po prostu idealnie odwzorowuje klimat, tekst, właśnie ta książka tamtej piosenki. Także ja czytam i będę Wam opowiadała, a szczegóły całego tego, ale takiego wyzwania, można powiedzieć, opowiem Wam już, jak dojadę. Już jestem na miejscu, oglądam sobie YouTube'a i robię sobie, słuchajcie, jedzenie, bo oczywiście, jak to ja, musiałam wziąć ze sobą żarcie. Pierś z kurczaka sobie wzięłam sobie sos tikka masala, więc sobie robię, żeby mieć jutro do pracy jedzonko z ryżem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten pomysł, to kiedyś dałam Wam skrzyneczkę na moim Instagramie, żebyście podsyłali mi swoje propozycje tego, jakie piosenki Taylor Swift kojarzą Wam się na przykład z jakąś książką, z jakimś tytułem, na przykład jaka książka jest w klimacie danej piosenki i tak dalej. I stwierdziłam, że chciałabym coś takiego zrobić. I może będzie to seria z różnymi gwiazdami. Dajcie koniecznie mi znać, jaką gwiazdę chcielibyście kolejną. I od razu podsyłajcie na przykład właśnie tytuł piosenki równa się tytuł książki, który Wam się kojarzy. I tutaj jest tak typowo, to słuchajcie, te książki, to nie jest film o tym, że te książki są inspirowane daną piosenką danego artysty. Absolutnie nie. Chodzi mi tutaj o to, że po prostu dana piosenka oddaje klimat danej książki albo na przykład tekst jest bardzo, wiecie, odzwierciedla fabułę danej książki. Więc tutaj tylko i wyłącznie tym się sugerowałam i tym się kierowałam. No i co, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak jak właśnie Wam powiedziałam na samym początku, chciałabym zrobić reread mojego cudownego patronatu, którego premiera jest dzisiaj albo jutro będzie, jak to oglądacie, w sensie 14 lutego, czyli w walentynki. Belladonna, pierwszy tom, naprawdę bardzo mi się podobał. To była bardzo komfortowa książka dla mnie. Była odprężająca, angażująca. I tak jak ja na przykład nie jestem fanką, słuchajcie, romansów i nie jestem fanką wątków romantycznych, tak tu po prostu relacja ze śmiercią mnie absolutnie urzekła. W drugim tomie mamy nowego bohatera, który troszeczkę pokrzyżuje losy naszej głównej bohaterki, ponieważ właśnie drugim bohaterem jest los, który niestety, ale utrudnia życie. Los jest bratem śmierci. Ten cały los jest, wiecie co, takim właśnie, taką metaforą po prostu czasami życia, że układa Wam się, układa i nagle przychodzi jakaś losowa sytuacja, która rujnuje Wam życie. I bardzo mi się to podoba. Oczywiście mamy też tutaj wątek romantyczny, natomiast głównie skupiamy się na w sumie odkrywaniu pewnej tajemnicy, bo w Belladonnie również była odkrywana tajemnica, kto podtruwa kuzynkę naszej głównej bohaterki, natomiast tutaj na samym początku jest, że ktoś zatruł króla. Otruł króla cjankiem, no i oczywiście los przychodzi i mówi, to rodzina tam na H, ja nie mam pamięci do nazwisk, imion, także sorry. To oni to zrobili, nie? I usuwa się w cień los, ale zasiał już niestety w ludziach strach, zasiał w ludziach podejrzenia. No i próbują po prostu, nasza główna bohaterka próbuje naprostować to wszystko. Oczywiście nadal mamy tutaj wspaniały i przepiękny klimat, nadal mamy po prostu bale, nadal mamy ten gotycki, zimny, chłodny. Cudowna jest, więc robię reread dalej. I będziemy sobie dalej po prostu opowiadać. No i też pięknie jest wydana. Naprawdę to jest bardzo komfortowa książka. I cieszę się, że mogę jej patronować. Także dzięki Uroboros. Ja czytam dalej. I pewnie jak teraz jestem w Poznaniu, to będę sobie czytała tą Fox Love.
A później zobaczymy, jakie inne piosenki będą inspirowały do sięgnięcia po jakąś książkę. Nie ukrywam, mam już pewne plany, natomiast zobaczymy. Wiem, że jest to bardzo niezdrowe, ale nie wiem, czy też tak macie czasami, że po prostu musicie zjeść jakąś zupkę chińską albo coś tego typu, bo po prostu tęsknicie za tym smakiem takiej chemii. No ja niestety zupek chińskich jeść nie mogę, więc w sumie ta formuła tych pire z ziemniaka jest jedyną formą, którą mogę jeść, jeżeli chodzi o takie bardzo niezdrowe rzeczy. I dzisiaj zobaczyłam w Żabce, że po prostu są. Także mówię, o nie, ja muszę to zjeść. Koniecznie. Kochani, przychodzę Wam troszeczkę jeszcze opowiedzieć o Foxglove, czyli o moim cudownym patronacie. Pierwszym patronacie w 2024 roku. I słuchajcie, to jest książka, która na 100%, ale to na 100% Was wciągnie. Tego nie można jej odmówić. Mnie absolutnie, tak samo jak Belladonna, tak samo druga część, czyli Foxglove, niesamowicie mnie wciągnęła. I może dla niektórych z Was to nie będzie, wiecie, książka życia, bo to nie jest też książka, która ma nie wiadomo ile cytatów, to nie jest książka z jakimś takim, wiecie, nie wiadomo czym, natomiast jest to absolutnie książka, przy której spędzicie niesamowicie wieczór, dzięki której będziecie mogli zapomnieć o wszystkich problemach, które są dookoła Was, ponieważ losy śmierci, losy losu tutaj w tej książce i losy naszej głównej bohaterki są po prostu czymś, no, naprawdę absolutnie świetnym i bardzo Wam ją polecam. Jeżeli szukacie właśnie książki na fajnie spędzony czas, to bardzo polecam Wam Belladonnę i później tom drugi. Inna sprawa, że to są absolutnie cudownie i piękne wydane książki. Mamy tutaj bardzo duży wątek, oczywiście romantyczny. Natomiast ten wątek romantyczny, on jest oparty o bardzo dużo bólu, o bardzo dużo samotności, o bardzo dużą tęsknotę. I tak na dobrą sprawę, jak czytacie tę książkę, to dzięki temu doceniacie bliską osobę, którą macie obok siebie. Ponieważ tutaj nasza główna bohaterka, no, ma pewnego rodzaju uczucia względem śmierci, ale żeby zobaczyć śmierć, ona musi podjąć pewne kroki, bardzo niebezpieczne kroki. Nie chcę Wam tutaj spoilerować, bo jeżeli nie czytaliście pierwszego tomu, to też, no, tutaj chciałabym, żebyście mieli ten efekt zaskoczenia. Natomiast nasza główna bohaterka, mimo tej miłości do śmierci, ona jest praktycznie non-stop sama, no bo ponieważ śmierć jest, wiecie, śmiercią. No i tutaj wątek losu, który jest złą postacią i z którą nasi bohaterowie mają dosyć spore problemy. No i tutaj wokół tak naprawdę tego wszystko się toczy. Później dowiadujemy się, czemu los jest taki dla śmierci, czemu chce skrzywdzić śmierć, a bardziej wyrządzić mu krzywdę pod różnymi względami, więc no tutaj naprawdę świetna, świetna interpretacja właśnie sytuacji, w sensie śmierci, jako takiej śmierci, o której mówimy na co dzień i losu, który jest nieprzewidywalny, który czasami plata nam figle, ale czasami robi coś takiego, że wywraca nam się życie o 180 stopni. Świetna książka, oczywiście nadal mamy tutaj motyw Belladonny, mamy tutaj nadal motyw kwiatów. Naprawdę ja tą książką jestem totalnie zauroczona, dlatego postanowiłam objąć ją właśnie patronatem. Także jeżeli szukacie fajnej fantastyki z romansem, to tutaj ewidentnie i na 100% Belladonna, Foxglove Was pochłoną. Premiera jest dzisiaj, jak to oglądacie? Tak, dzisiaj? Muszę jeszcze się upewnić. W sensie premiera jest 14 lutego, ale muszę upewnić się, kiedy ja to publikuję.
publikuję 14 lutego, tak, więc od dzisiaj możecie ją spotkać po prostu już w księgarniach, każdej księgarni do kupienia. Dostępna jest też na Empik Go, także tutaj Wam polecam, bo jest dostępna na Empik Go i w formie e-booka oraz audiobooka, tak samo Belladonna. A jeszcze może wezmę Belladonnę, żeby Wam bardziej pokazać. O, patrzcie, jak to pięknie wygląda, zobaczcie to. Nie, no to jest w sensie, to tak się cudownie prezentuje. Jestem absolutnie zauroczona i uwielbiam. Naprawdę uwielbiam i powiem Wam szczerze, na samym początku, jak właśnie moja koleżanka powiedziała mi o tym, że czytała Belladonnę w języku angielskim, powiedziała mi, o czym to jest, to rzeczywiście mnie to tak zaciekawiło, ale jak dowiedziałam się, że to jest romans, to miałam takie, o Jezu, nie. Ale bardzo pozytywnie się zaskoczyłam i nie skreślajcie, słuchajcie, tej książki przez wzgląd na romanse. Jeżeli nawet nie lubicie wątku romantycznego, tak jak ja, to wydaje mi się, że tutaj naprawdę Wam się spodoba, bo jest bardzo fajnie zrobiony. On jest taki, nie jest taki słodki, uroczy, absolutnie, wręcz przeciwnie. Jest gorzki, jest smutny, jest obwiany ogromną tęsknotą, tajemnicą, problemami. Cudowna. Cudowne książki. I słuchajcie, kolejną książką, którą będę czytała właśnie inspirując się piosenkami Taylor Swift, to daliście na moim Instagramie propozycję, że do piosenki Cardigan, który pewnie jest Wam bardzo dobrze znany, będzie pasowała książka Kleopatra in Frankenstein. I słuchajcie, ja już zaczęłam ją słuchać w audiobooku i jestem tu już na stronie 255. I powiem Wam tak. Na samym początku miałam takie, what the shit, ta faka maka chodzi z tą książką. Ona jest zdecydowanie 18+, jest bardzo dużo erotyki, jest bardzo dużo opisanych scen seksu. Także tutaj zdecydowanie 18+, ja nie wiem dlaczego to nie ma, czy to ma wiek? To nie ma napisanego wieku, słuchajcie. No to tu nieładnie troszkę, kurka wodna, no bo tu jest dosyć grubo. Natomiast z każdym jednym rozdziałem zaczęłam dostrzegać, bo mamy tutaj relację kobiety, która została bardzo źle potraktowana przez swoją rodzinę, ma trochę taki daddy issue i jest w związku z dużo, dużo starszym mężczyzną od siebie. Aż wiecie co, ciężko mi opisać trochę tę książkę, bo ona mnie intryguje, ona mnie zaskoczyła, w sensie jak do tej pory, bo wiecie, na samym początku jest bardzo dużo chyba też takiego, bardzo dużo opisów właśnie tego seksu, namiętności i tak dalej, takich bardzo, bardzo, bardzo szczegółowych, natomiast później ta erotyka została troszeczkę zrzucona na bok i zaczęliśmy bardziej przywiązywać się do bohaterów, którzy mają naprawdę spore problemy. Dowiadujemy się, dlaczego dla nich na przykład tak ważny jest seks. Jest to intrygująca książka. Ona mnie intryguje i na 100% będę chciała ją dokończyć, w sensie ja ją zaraz skończę, bo no właśnie dzisiaj będę jeszcze się kąpać, będę sprzątać, także myślę, że ją dokończę. Także ciekawie, w sensie czy to jest dobre połączenie do piosenki Taylor Swift Cardigan? Nie wiem. Dajcie znać, bo wiecie, ja też... Trudno mi jest ocenić, bardziej opiewałam się na Waszych, wiecie, tutaj przypuszczeniach i propozycjach. Natomiast jest to ciekawa książka. I tutaj jest napisane łamiąca serce opowieść dla miłośników o Tessy Moszwek. I tu chyba muszę się z tym zgodzić, w sensie to ma taki styl o Tessy. On jest troszeczkę taki nieprzewidywalno zwariowany, troszeczkę abstrakcyjny. Okładka jest w ogóle przepiękna, ale no tak. Także będę kończyła dzisiaj, planuję ją skończyć. I teraz w ogóle chciałabym wstawić Wam przebitki, bo byłam w zeszłym tygodniu na wystawie Van Gogha i tam sporo nagrywałam, także nie mam gdzie tego wstawić, więc stwierdziłam, że wstawię Wam tutaj. Wieczorem też przychodzi do mnie Wiktoria Slavik Book. A na weekend, słuchajcie, jadę do rodziców, więc tutaj też wszystko będziecie mieć nagrane. Mam nadzieję, że taki film Wam się w ogóle podoba. Mam jeszcze przygotowane dwie książki, właśnie pod książki
sensie pod piosenki Taylor Swift, ale to już musicie oglądać dalej, żeby dowiedzieć się, o jakie książki mi chodzi. Także ja kończę Kleopatrę i Frankensteina i zapraszam Was na przebitki z wystawy Van Gogha. Bardzo Wam polecam, jeżeli jeszcze nie byliście, bo słuchajcie, wystawa ta jest w Warszawie do chyba 3 marca tylko. Wstęp kosztuje 65 zł dla osób, które nie mają zniżki studenckiej ani nic takiego. A tak, kupiłam sobie plakat, kupiłam sobie zakładki, ale to już wszystko pokażę Wam tutaj w tych przebitkach. Także miłego dalszego oglądania. Słuchajcie, witam Was w czwartek, w tłusty czwartek. W ogóle widzicie, co mam na oku? Byłam u dermatologa i okazało się, że mam łojotokowe zapalenie skóry i mam takie maści na sterydach, ale ogólnie no nie wygląda to za dobrze. No ale nieważne. Słuchajcie, jest czwartek, tłusty czwartek i my wyjechaliśmy z Mateuszem w poszukiwaniu pączków bezglutenowych. Trzymajcie kciuki, bo obudziłam się i stwierdziłam, że jak nie zjem dzisiaj pączka, to się popłaczę z mojej niedoli i z tego, że nie mogę jeść glutenu i z tego, że wszyscy jedzą pączki, a ja tych pączków jeść nie mogę, jeżeli ich nie znajdę, więc jedziemy szukać i mam najlepszego po prostu mężczyznę na świecie, bo on bez niczego znalazł 3 miejsca w 3 różnych krańcach Warszawy. No jest, ja jestem wzruszona i bo bardzo doceniam takie rzeczy, jest po prostu cudowny i piszcie w komentarzu Mateusz na męża. No, także jedziemy. No, ja jestem bardzo wzruszona, bo to jest takie, wiecie, że nie musiał, nie? Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej i szukamy tych pączków, także trzymajcie kciuki. Słuchajcie, skończyłam Kleopatrę i Frankensteina i powiem Wam, że mam pewien problem z tą książką. Ona na samym początku, nie ukrywam, sprawiała bardzo dużo zgrzytów mojej twarzy. Natomiast później z biegiem czasu, kiedy ten problem naszych bohaterów zaczynał się rozwijać, nie wiem, co o niej myśleć szczerze. Chyba muszę się z nią przespać, bo druga połowa oczywiście o wiele bardziej mi się podobała, o wiele bardziej skupialiśmy się tutaj na problemach takich jak brak czułości, brak akceptacji, nieszczęście, pracoholizm. Naprawdę bardzo, bardzo dużo problemów tutaj było poruszonych w tej książce i wydaje mi się, że też bardzo
w ciekawy sposób właśnie została opisana ta seksualność, ale bardziej tutaj chodzi o tą namiętność. I tak na samym początku tej namiętności, tego seksu było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak kiedy te relacje zaczynają się psuć, tej namiętności jest coraz mniej. I to chyba jest właśnie metafora tej książki, która rzeczywiście pokazuje, że w tej namiętności widać uczucia, widać... No, wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu w namiętności widać prawdziwe uczucia, bo namiętności udawać się nie da. Także tutaj muszę się przespać z tą książką, ale jeżeli chodzi o Wasze porównanie, w sensie inspiracji oczywiście do książki, do piosenki Taylor Swift Cardigan, to wydaje mi się, że jest to odpowiednie. Przesłuchajcie sobie tej piosenki, oczywiście nie mogę jej tutaj wkleić, bo prawa autorskie, ale przesłuchajcie sobie tej piosenki i tak naprawdę ona w bardzo ciekawy sposób opisuje relacje tutaj tych bohaterów. A teraz słuchajcie, będę czytała kolejną książkę, mamy piątek, więc jeszcze mam dzisiaj, sobotę i niedzielę na czytanie książek Taylor Swift i tym razem słuchajcie piosenka All Too Well. Tutaj jej nikt nie podał, ale mi się wydaje, że to będzie dobry mecz. I będę, słuchajcie, czytała Oprzyj swoją samotność o moją. Jest to, z tego co tutaj widzę, jest to, słuchajcie, też ala taki romans. Powieść, w której bohaterami są wybitnie uzdolniona muzycznie i matematycznie studentka oraz starszy żonaty wykładowca. Także... zobaczymy, ale jestem bardzo jej ciekawa, bo też już bardzo, bardzo długo chciałam tę książkę przeczytać, także biorę się za jej czytanie. Witam Was w sobotę, jadę na USG piersi, także no, jeszcze w poniedziałek jedna wizyta u ginekologa, także no, ale jadę i działam. Siły, ponieważ w weekend się czymś zatrułam i po prostu wycięło mi całe życie wtedy, więc jeszcze nie dokończyłam książki Oprzyj swoją samotność o moją, natomiast jestem w jakiejś 1/3 i muszę powiedzieć, że w piękny sposób jest opisana miłość do tej matematyki, że bardzo dużo rzeczy oczywiście nie rozumiem, bo ja z matematyką za dużo wspólnego oczywiście nie mam, ale jakoś tak po prostu bardzo się przez to płynie i docenia się ten kunszt i podziwia się te osoby, które tak bardzo zachwycają się tą nauką. Także zobaczymy, co będzie. Już tego vloga, słuchajcie, dla Was kończę. Moją opinię na temat właśnie tej książki całościowo poznacie w kolejnym vlogu, ale tak, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że jest coś innego, że Wam się to podoba. Dajcie koniecznie znać, czy tak i czy chcielibyście po prostu jakiegoś innego twórcę w ten sposób, żebym nagrała dla Was vloga. Może będzie to więcej książek. No wiecie, wydaje mi się, że gdyby nie to, że to zatrucie pokarmowe w weekend, to jeszcze minimum jedną książkę bym dla Was doczytała. Byłam też, wróciłam do rodziców się właśnie zatrułam. Też pewnie były jakieś przebitki ze wsi i tak dalej, no ale niestety, takie jest po prostu, słuchajcie, życie. Także teraz właśnie dla Was montuję, żeby Wam ten film już wstawić. Koniecznie czytajcie Foxglove, bo jest naprawdę świetna rozrywka, świetna książka. Jeszcze raz bardzo dziękuję wydawnictwu Uroboros za to, że mogłam po raz kolejny patronować książce, którą wydali. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec, bo w tym miesiącu też
swoją premierę będzie miała książka, na którą też bardzo czekam, czyli Podzieleni Nila Schustermana. Także słuchajcie, to tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!